Dzień dobry, zapraszamy na kolejny odcinek programu Z Pierwszej Piłki. Mateusz Skwirawski i Piotr Koźmiński. Dzień dobry. Dzisiaj, Piotrek, porozmawiamy o takich pozytywnych rzeczach, o mistrzach, o fetach. Działo się na polskim podwórku. Poznaliśmy zdobywcę Pucharu Polski, zdobywcę mistrza Polski, zdobywcę Pucharu Włoch, troszeczkę dalej z Polakami w kadrze, a przede wszystkim z jednym Polakiem, z Piotrkiem Zielińskim w składzie. Też Maciej Skorża, daleko, daleko od kraju, ale wygrał Azjatycką Ligę Mistrzów, więc jest tych tematów troszeczkę. Zaczynamy od Rakowa Częstochowa, od fety, no bo już jakby wiedzieliśmy o tym, że Raków zdobędzie Mistrzostwo Polski. Ta przewaga jest bardzo duża, była bardzo duża, została podtrzymana. Porażka Rakowa z Koroną, ale Legia też nie zdobyła punktów z Pogonią, więc to mistrzostwo zostało rozstrzygnięte. No i teraz tak, no jak zwykle ostatnio na polskim podwórku więcej się dzieje poza boiskiem niż na boisku. Tak było w Pucharze Polski, w finale Pucharu Polski, gdzie tak naprawdę, nie wiem, wymienimy dwie sytuacje, rzuty karne, no i cały ten harmider dookoła. No i podobnie było również po właśnie kolejce ligowej, czyli podczas fety. Troszeczkę, zdaje mi się, głównie towarzystwo, środowisko warszawskie tak obśmiało sposób świętowania przez piłkarzy i generalnie ludzi związanymi z Rakowem. No ale też kilka takich nieprzyjemnych, niesmacznych incydentów odnotowaliśmy. No tak, ja tam nie wszystkie pewnie filmiki oglądałem z fety Rakowa, natomiast ja co do samej fety, czy tam sposobu, czy świętowania w tym miejscu, czy w tamtym, no nie mam z tym żadnego problemu, bo gdybyśmy mieli się uderzyć w piersi, to każdy z nas pewnie miałby, może nie nagrany filmik, tak, ale gdzieś tam w przeszłości każdy świętował w różnych okolicznościach i też różne rzeczy można by każdemu, podejrzewam, wyciągnąć. To nie jesteśmy krajem Chopina, tak, może pod względem muzycznym, no ale nikt przy Chopinie się nie bawi, nikt jak przy Chopinie nie świętuje, więc wydaje mi się, że tutaj ja jestem za pełną liberalizacją, bo tam powiem. Była sobie ciuchcia pod, no, też namiotem, tak? Tak. Piłkarze tak świętowali. Tak, no, pewnie było każdy to takie delikatnie prześne, ale no umówmy się, polskie i takie nasze. No, no tak jak my, mówię. No, jeżeli, kto z nas tak się nie bawił, jeżeli, prawda? Jeżeli w jakimś sensie przyrównasz to do zabawy na weselu, no to nie wiem, przy jakich kawałkach każdy się bawi, nie ma co tutaj ukrywać. A Polacy lubią wesela, tak na marginesie. No dokładnie, więc same te obrazki, to ja z tym nie mam żadnego problemu i szkoda na to czasu, w sensie, nie wiem, kolejne imby, jak to mówią na przykład w social media czy na Twitterze, mnie, to luz pełen. Niech się bawią jak chcą. Tak, prawda? Natomiast no, te słowa pod względem w kierunku prezydenta miasta, no to już ręce opadają i to już uśmiech powinien zniknąć w tym momencie i znika z mojej twarzy, bo to jest coś niebywałego. No, no piłkarz nie jest od wspinania się na płot, czy co to było, i wykrzykiwania nieparlamentarnych haseł w stronę prezydenta miasta, który pewnie, owszem, delikatnie mówiąc, no nie przyłożył za dużo ręki do tego sukcesu Rakowa i wszyscy wiemy, z jakimi problemami ten klub się boryka, infrastrukturalnymi. No ale coś takiego ani nie pomoże, ani nie jest to dobry przekaz, ani nie jest to odpowiednia osoba, także z całej tej fety, pal 6, te ciuchcie, te bania u cygana, czy co to tam było, ale te słowa skierowane do prezydenta, to katastrofa po prostu. Też tego zupełnie nie rozumiem. Tam pojawiły się, jeżeli to oczywiście z oficjalnych kont, bo nie weryfikowaliśmy tego, ale też pojawiły się jakieś wpisy zawodników Rakowa na Facebooku do prezydenta odnośnie stadionu. No ja tak samo uważam, że absolutnie niech się bawią jak chcą, jeżeli chodzi właśnie o samą taką fajną, pozytywną celebrację mistrzostwa, ale no to było niepotrzebne, zupełnie niepotrzebne. Tak, nie wiem, wchodząc w buty, bo to Gutkowski z but, tak? Tego zawodnika, no to domyślam się, że nie wiem, może gdzieś pod wpływem chwili chciał przypodobać się grupie kibiców, że myślą podobnie pod i tak dalej. Pod wpływem, nie wiem czy chwili, ale reszta się zgadza. Dokładnie, dokładnie. Ale no, nie ma oczywiście co tego usprawiedliwiać i zachowanie naganne. W każdym razie sporo było takich właśnie nieprzyjemnych incydentów ostatnio wokół Rakowa, gdzieś wokół tych meczów takich na najwyższym poziomie w Polsce. Nie mieliśmy ostatnio odcinka po finale Pucharu Polski i chciałem, żebyśmy tutaj dwa słowa powiedzieli o tym, co działo się przede wszystkim po meczu, no bo albo może inaczej, dookoła meczu, no bo wiadomo, że te prowokacje zaczęły się już przed spotkaniem, później
później gdzieś szamotanina w przerwie meczu, też w trakcie spotkania trener Runiajcz i Marek Papszczą gdzieś tam do siebie skakali, no a po spotkaniu to już w ogóle nie przypominało to absolutnie święta piłkarskiego, wręcz przeciwnie. Ja to tak porównałem sobie do takich freak fightów, czyli że po prostu dużo szumu, dużo, nawet nie wiem jak nazwać tą otoczkę, która jest wokół freak fightów, ale w każdym razie dużo takiej, nie wiem, nieprzyjemnej energii, jakiegoś zamieszania, a bardzo mało jakości, no bo takie walki też zazwyczaj kończą się szybko i tak było też na boisku. Mało było tej sportowej jakości, kilka szans Rakowa, tak generalnie takie szachy piłkarskie, no a później to już Mladenowicz, który trzykrotnie uderza przeciwników, też kara, chociaż troszkę dziwnie zinterpretowana, 3 miesiące zawieszenia, no w każdym razie po miesiąc za cios, tak? No dokładnie, dokładnie. I w każdym razie mamy tutaj taką dużą pigułkę w jednym tygodniu, no i sporo takich kwasów w naszej piłce. No tak, znaczy ja byłem na urlopie i jeszcze walcząc z chorobą, nie wszystkie pewnie te filmiki widziałem, bo oczywiście druga strona broniąca Mladenowicza mówiła, że gdzieś tam ktoś inny zaczął, był prowokowany i tak dalej. No to pewnie dobrze byłoby mieć całą sekwencję wydarzeń, natomiast dla mnie barwy klubowe nie mają żadnego znaczenia. No jeśli zawiniłeś, to powinieneś być ukarany i to, co zrobił Mladenowicz, czy pod wpływem prowokacji, czy nie, to zasłużył na solidną karę, no bo to... No to jest boisko piłkarskie, tak? Nie ring, a to wyglądało na tych filmikach rzeczywiście no dość źle, po prostu źle. No nie jest tak, że czasami w walce o piłce trochę tam przesadzisz, kogoś uderzysz łokciem, chcący czy niechcący, ale tu wszyscy widzieli, jak to wyglądało, także kara dla Mladenowicza no, musiała być, tak? No, tak jak mówię, nie widziałem pewnie wszystkich filmików, nie wiem, czy to się da wszystko odtworzyć, ale jeśli z Rakowa ktoś był winien, to też powinien być ukarany. Oczywiście tam jakieś kary były, ale generalnie całokształt tego no, wyglądał poziomem zachowania jak poziom meczu, tak? No, który był rzeczywiście niestety również przez tą czerwoną kartkę mizerny. Natomiast ja na ten finał też i po finale spojrzałem troszkę z innej strony, bo będziemy tutaj mówić o Marku Papszczunie. Ja też nie chciałem przed wyjazdem jakby dolewać oliwy do ognia, bo będąc w jednym programie, gdzieś tam koleżanka zasugerowała, jaka może być przyszłość Marka Papszczuna i niektórzy zaczęli gdzieś w kuluarach twierdzić, że Kostar Runiajcz miałby coś mieć na przykład z Bundesligi czy z drugiej Bundesligi. No i wtedy może dlatego Papszczun odszedł z Rakowa, żeby przeskoczyć do Legii, tak? Ja sobie tak łączyłem fakty, nitki, bo to lubię robić i wydaje mi się, że o tyle z Runiajczem coś mogłoby być, czy może być na rzeczy, że mam wrażenie, czy wiedzę, że jakby reprezentuje go w pewnym sensie ten sam menadżer, co Dawida Kownackiego. I Dawid Kownacki wiadomo, że zmieni klub najprawdopodobniej na terenie Niemiec. Jak się te nazwy zaczęły przewijać przy Kownackim, to jedna z nich zaczęła również w kuluarach krążyć wokół Runiajcza. Więc myślę, że jeśli tam są jakieś działania, to są działania być może właśnie tego menedżera raczej proponującego ewentualnie Runiajcza, czy teraz, czy w przyszłości. A to ciekawe, bo wokół klubom Dawida niemieckim raczej kręcą się kluby z niemieckiej Bundesligi, Hoffenheim, Eintracht, Werder Brema, jeszcze Union Berlin, tak jak z pamięci pamiętam, no to jeżeli któryś z tych klubów szukałby trenera... Ja też nie zdążyłem sprawdzić, że tam gdzieś coś się mówiło o Werderze, tak? Nie wiem, czy oni szukają teraz trenera, czy nie. Natomiast tak jak mówię, łącząc te nitki, to wydaje mi się, że trop prowadzi do tej osoby. Natomiast dla mnie zachowanie Marka Papszczuna i w ogóle otoczka tego finału zadały kłam tej teorii, że odszedł, bo zaraz będzie w Legii, bo Runiajcz na przykład wyjedzie do Niemiec, tak? No bo widzieliśmy, że jednak te zachowania sztabu względem siebie, no później Josue, tak? Papszczun kraj w tym, w szatni. Słowa Papszczuna pod adresem Mladenowicza, wstydziłby się mieć takiego zawodnika, podczas gdy on być może zostanie, bo ta dyskwalifikacja raczej nie pomoże mu też znaleźć klubu za granicą. Także wszystko złożyło mi się jednak w ten obraz, że Papszczun do Legii nie trafi i też narracja kibiców Legii jest taka bardzo antypapszczunowska teraz, prawda? Więc... A wydaje mi się, że jakby dlatego jest antypapszczunowska, z tego względu, że Marek Papszczun z małym klubem jednak Legię był w stanie zdetronizować, no umówmy się, w tym sezonie taka przewaga punktowa, to jest 11 punktów bodajże, tak? Na dziś, przed jeszcze kilkoma kolejkami, przed 3 kolejkami dokładnie ligowymi, no to myślę, że to jest też pewnego rodzaju taki wstyd dla kibiców Legii
I myślę też, że dla drużyny stąd takie reakcje emocjonalne, no bo umówmy się, Legia nie wywalczyła Ligi Mistrzów czy Europejskiego Trofeum, tylko Puchar Polski. Oczywiście, no jest to coś, co możemy schować do gabloty, ale reakcje właśnie Josue, który wyciera łzy, który tutaj sugeruje, że Marek Papszun płacze po przegranym finale Pucharu Polski. I w ogóle takie emocje, takie niesportowe emocje, aż niezdrowe emocje, no wydaje mi się, że wynikają z takiej frustracji, że wszystko, co Legia mogła zrobić w tym sezonie, to maksymalnie wicemistrzostwo. I ja jak tak patrzyłem właśnie na te dwa zespoły, na tą całą otoczkę, to absolutnie te zespoły nie pasowały do miejsca, bo jednak Stadion Narodowy to jest takie szczególne miejsce dla polskiej piłki, no tam spotkania rozgrywa nasza reprezentacja Polski, świetnie nam się ten stadion kojarzy, taka wizytówka nie tylko naszej piłki, no generalnie całego kraju, jeżeli chodzi właśnie o piłkę nożną, a tutaj taka totalnie w ogóle zaproszeni goście, no nie chcę się wyrażać, ale niepasujący totalnie do wystroju i do całego przedsięwzięcia. No trochę tak, zresztą trzeba powiedzieć, że Raków chyba drugim finale Pucharu z rzędu ma kosę z drugim dużym klubem, tak? Bo przecież były mocne właśnie z kibicami Lecha Poznań, teraz z Legią Warszawa. To jest pewnie mieszanka tego, co ty mówisz. Z jednej strony te flagi, to wszystko, co się działo rok temu. Teraz też było lekkie zamieszanie, na szczęście skończyło się pomyślnie. No ale tak jak mówimy, no i Raków dość szybko urósł, że tak powiem, na takiego antagonistę, tak? I w stosunku do kibiców z Poznania, w stosunku do kibiców z Warszawy. To się wszystko zgadza, to już jakby nie ma co dalej ciągnąć tego wątku. No tak jak powiedziałeś, miejsce godne, aktorzy tak, no, pozostając w tej terminologii muzycznej, no, trochę fałszowali, tak. Natomiast zobaczymy, ciekawy będzie rzeczywiście wątek Marka Papszuna, bo na początku też tu rozmawialiśmy, byliśmy przekonani jednak, że ten trochę uśpił nas Raków, moim zdaniem, że ten projekt jest tak dobry i tak dalej, że on pójdzie mocno do przodu. No i sam właściciel zaczął na nasze głowy wylewać zimne kubły i teraz ta przyszłość Papszuna, która wydawała mi się w tym roku, że w Papciach na Białłęce, tak jak mówiłem, niedaleko mnie, gdzieś tam odpocznę godzinę. Właśnie, ty się szykowałeś do wspólnych spacerów z psem, a tu się okazuje, że już telefony z Grecji są, już tak? Już wytyczałem drogę tam, jak się przebić przez ulicę Modlińską i jestem u trenera. Tymczasem rzeczywiście, no zobaczymy, co będzie. Teraz tak, przechodząc do wątku greckiego, no tak, tak napisał o tym taki znany, uznany grecki dziennikarz, mój kolega od wielu lat, więc ja jakby też go zacytowałem i uznałem, że skoro taki dziennikarz to pisze, to być może coś jest na rzeczy, warto po prostu wrzucić jako pod dyskusję, że Marek Papszun miałby być jednym z kandydatów do objęcia Olympiakosu Pireus, no jak na nasze warunki, z punktu widzenia trenerskiego, no byłby to gigantyczny awans, wielokrotny uczestnik Ligi Mistrzów, gigantyczna też presja i tak dalej, ale byłoby to wielkie wyzwanie. No tylko znowu, ja wierzę, że ktoś za kulisami działa, ktoś za kulisami Marka Papszuna proponuje, ktoś rzeczywiście w Olympiakosie może spojrzeć na CV i powiedzieć, a można się temu gościowi przyjrzeć, więc wierzę w to, co mówi mój kolega, czy pisze z Grecji, że znalazł się na krótkiej liście kandydatów do przejrzenia. Natomiast no, wciąż mam tą zagwozdkę, o której mówiłem wcześniej. Tak? Może ja się mylę, ale te kwestie językowe, tak? Które, tak jak tutaj poruszaliśmy w studiu, że u trenera Papszuna chyba język nie były na pierwszym miejscu, no to nie wiem, czy coś się zmieniło, daj Boże, może się podciągnął. Chociaż pamiętamy Michała Probierza, który też w Grecji pracował. On w ogóle chyba mówił w języku niemieckim, miał tłumacza, który z języka niemieckiego przekładał na grecki, więc tam ja było jeszcze większe zawirowanie. Ja się zastanawiałem, bo przecież no, nie te lata, ale nasi wielcy trenerzy, Jacek Gmoch, Kazimierz Górski, który po sukcesach z kadrą pracowali z największymi greckimi klubami, no też nie wierzę, że Kazimierz Górski pojechał do Grecji i znał angielski. No nie wierzę, po prostu tak pewnie był jakiś Grek mówiący po polsku i tłumaczył. Także być może to jest do ogarnięcia. Ja nie wierzę, że on tą pracę dostanie, tak? Bo druga opcja podobno byłaby Aris Saloniki, tak? Pewnie bardziej prawdopodobne. Natomiast no, najbardziej na wyobraźnię zadziałoby nam ten Olympiakos Pireus. Ja tego Markowi Papszunowi życzę. Oczywiście tam przetrwać, to jest wojna. To jest, wiemy, jaki jest grecki futbol. Nawet sędziowie nasi się ostatnio przekonali. Ale coś takiego przeżyć, dotknąć, to byłoby coś super. I tego życzę trenerowi Papszunowi, bo jeśli nie ma odpoczywać, no to to widzisz tu gdzieś dla niego miejsce w Polsce? No Legia, tak jak mówimy, odpada. Lech jest zajęty, to się myślę, że dość długo nie zmieni. No, no projektu, który by go interesował z punktu widzenia ambicjonalnego, skoro na pewno częściowo ambicjonalnie zrezygnował z Rakowa, bo rzeczywiście gdzieś tam widocznie częściowo uznał, że no wycisnął wszystko. Chyba, że trener Papszun chciałby się cofnąć jakby do korzeni i znowu zbudować z jakimś mniejszym klubem, nie o potencjale Lecha, Legii,
coś takiego, jak zbudował w Częstochowie, ale nie wydaje mi się, wręcz jestem przekonany, że to już jakby ten etap jest zamknięty, że to zbudował, to było raz, 7 lat pracy w Rakowie, wystarczy, teraz jesteśmy jakby w innym miejscu, na innym pułapie i jakby patrzymy już na te górne półki, tak, jeżeli chodzi właśnie o oferty. No i to by było świetne to, co mówisz. No, w końcu trener, polski trener by przetarł szlak za granicą i to nie właśnie w jakimś takim klubie mało znanym albo z egzotycznych lig, chociaż tutaj jeszcze o Macieju Skorze pomówimy, bo akurat to jest wyjątek. W każdym razie, no, w znanym klubie europejskim, który gra w Lidze Mistrzów, no to byłoby na pewno coś. No jeszcze pół żartem, pół serio powiem, chociaż to będzie subiektywne, że tak sobie myślę, że gdyby były zmiany właścicielskie Lechii Gdańsk, być może te, o których myślimy, no to odbudowa takiego klubu też jest moim zdaniem, może się mylę, no ale jest wyzwaniem, tak? To tam masz wszystko i tam ten sufit jest bardzo wysoko, tak? Ze względu na miasto, ze względu na kibiców, ze względu na stadion, nic cię nie blokuje, tak? No, tylko ale myślisz, że Marek Papszon chciałby znowu kłaść gładzie, malować, tam szlifować, czy jednak wolałby tutaj plazmę na przykład powiesić sobie na wiesz co, w salonie na ścianie, tak, albo umeblować to już tak na tip-top. Tak jak mówimy, no te możliwości w Polsce są bardzo ograniczone. Zagraniczne ja wciąż uważam, że właśnie ze względu na te kwestie językowe być może również, no więc no to nie jest tak, że wiesz, jak masz nieograniczony budżet, nie wiem, i katalog wakacyjny, i że o, tu, tak? No tak nie jest, tak? Więc no, to jest na razie wielka niewiadoma, no ale rzeczywiście, no i być może coś będzie na rzeczy z tą zagranicą, bo wspomniałeś o Macieju Skorży i pewnie parę minut warto mu tutaj poświęcić. No pewnie. Tu jeżeli chodzi o kwestie językowe, to nie ma problemu, bo nawet Maciej Skorża zarządził, będąc w Lechu, że porozumiewamy się w języku angielskim, jako że było sporo obcokrajowców w szatni. No i tak naprawdę niespodziewany sukces troszkę Macieja Skorży, jakby tak patrząc troszkę dalej z perspektywy początku sezonu, kiedy, jak wiemy, z powodów osobistych ten Skorża musiał z Lechem Poznań się rozstać. No wydawało nam się, że troszeczkę gdzieś trener się usunie w cień, tymczasem nie tak dawno podjął pracę w Japonii, no i zwycięstwo w azjatyckiej Lidze Mistrzów, no to jest coś, co działa na pewno na wyobraźnię, co wpisujemy w CV, co też jakby pokazuje, że Maciej Skorża praktycznie w każdym miejscu zostawia coś pozytywnego po sobie, bo to były prace w Polsce, w Wiśle Kraków, w Lechu Poznań, Mistrzostwa Polski, no też w Legii, akurat tam mistrzostwa nie było, tak, ale też jakby praca na najwyższym poziomie, przecież w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, tak, drużyna do lat 23 prowadzona, więc jakby to doświadczenie Maciej Skorża zdobywa, ma sukcesy w swoim CV. Pamiętamy jeszcze, jak zaczynał jako asystent Pawła Janasa w reprezentacji Polski, więc naprawdę no, rośnie nam, no i mamy trenera o bardzo dobrym doświadczeniu i bardzo dobrym CV, nie tylko pod kątem pracy tutaj, bo tak myślę, że pewnie razem wspólnie go gdzieś tam widzimy w przyszłości w reprezentacji, ale kto wie, czy może właśnie po tym epizodzie, po tej przygodzie, karierze w Japonii, coś takiego wpadnie, co naprawdę zrobi wrażenie. Ja powiem tak, ja lubię, jak życie oddaje coś za trudne momenty dobrym ludziom, tak? Tak zero-jedynkowo Maciej Skorża, jak wszyscy go znamy, to jest fajny gość, tak? To nie jest żaden chuligan, łobuz, czy żeby nie użyć mocniejszego słowa. Uczciwy, pracowity. Tak, i ta sytuacja osobista, no, której oczywiście wątków nie będziemy rozwijać, ale no nie było to łatwe, tak? I dzięki Bogu wszystko wygląda na poukładane, daj Boże, aby właśnie tak było, ale myślę, że tak, skoro jest ta praca w innym kraju, dalekim od Polski i tak dalej. Natomiast ja zawsze mogę powiedzieć, że on był, mogę przytoczyć taką anegdotę. Mówisz, że on był asystentem Pawła Janasa. Rafał Janas jest teraz jego asystentem. I my zawsze z kolegą z Super Expressu, no gdzieś tam staraliśmy się dowiedzieć, jaki będzie skład reprezentacji. I trochę robiliśmy Maćka tak, no nie chcę być brzydko w konia, tak, ale tak podchodziliśmy i mówiliśmy, że za każdą pomyłkę, za jednego zawodnika odciągają nam jakąś kasę z pensji, żeby podpowiedział. I on się tak naprawdę wtedy autentycznie przyjął. Mówił, serio? Panowie, rzeczywiście? Tracicie pieniądze? No tak, więc warto, żebyś podpowiedział i tak dalej. Różnie to z tymi podpowiedziami bywało, ale pamiętam te rozmowy i to widać było naprawdę, że Skorża to jest w porządku gość, tak? Więc no i dobry trener, więc no poczekaj, a jakieś premie dostaliście za nie, wytypowanie? Ani nam nie zabierali, ani nie dostawaliśmy premii, także wychodziliśmy na zero. Trener Skorża jeszcze nie wie o tym, że nie pamiętam chyba, nie pamiętam, czemu wytłumaczyliśmy, czy nie. Natomiast
No tak, to co wspomniałeś. Wydaje mi się, że w Polsce są też takie cykle. Tak? Jesteśmy nastawieni tak jak teraz, bo nie ma mowy o Polaku po Mikiewiczu z różnych względów. Musi być cudzoziemiec. I teraz cudzoziemiec, ta praca prędzej czy później Fernando Santosza się skończy. Oby jak trwało jak najdłużej. Oby z sukcesem. No, ale wiemy, jakie są realia, że raczej selekcjonerzy reprezentacji polskiej nie odchodzą w glorii i chwale, no, tylko gdzieś tam na końcu są jakieś niesnaski. Gdyby odpukać było tak w tym przypadku na końcu cyklu Santosza, no to jaka będzie narracja? Nie, teraz cudzoziemiec nie, musi być Polak, tak? No to kto, jeśli Polak? No wtedy wydaje się logicznym Maciej Skorża, tak? Wiele osób już albo teraz by go widziało. Sąsiad, twój Starchomina. Albo tak, tak, tylko nie właśnie... No, takie oczywiście kandydatury, prawda? Które naturalne. Się, tak, natomiast no jednak Skorża pokazuje, że i Azja mu nie jest straszna i ktoś mówi, że jaka ta Liga Mistrzów Azjatycka musi być słaba, skoro wygrał ją z Jose Kante. Przypomnijmy, widzą, choć większość z nich pewnie wie, że no, Górnik Zabrze, Wisła, Płock, Legia, Warszawa, no nie jest to jakiś orzeł wśród napastników, ale można odwrócić. No to jakim dobrym trenerem jest Skorża, skoro z takim piłkarzem potrafił wygrać Ligę Mistrzów, tak? Azjatycką wprawdzie, ale od czegoś trzeba zacząć. Więc wydaje mi się, że tutaj duży ukłon. Fajnie też, że po trudnych niedawno chwilach takich życiowych los to dobremu człowiekowi oddał. No i oby tak dalej, tak? Będziemy się przyglądać. To jest jeden z naprawdę niewielu polskich szkoleniowców, którzy budują swoje CV za granicą i oby tak dalej. I tak jak mówię, no pewnego dnia, jeśli te gwiazdy, bo to wiadomo, musi się 100 rzeczy złożyć, jeśli to się wszystko ułoży, to taki wybór na pewno nie spotkałby się z żadnymi protestami, a wręcz przeciwnie, uznano by, że no tak, to jest gość, który niektórzy już się boją, że może z nim być jak z Henrykiem Kasperczakiem, który też należała mu się ta kadra, no ale te gwiazdy, powiedzmy, te decyzje się nie ułożyły, tak? No oby ze Skorżą było inaczej, ale no za dużo jeszcze czasu i za dużo się może wydarzyć, żebyśmy tego byli pewni, natomiast myślę, że ku temu to może zmierzać. Aż jestem ciekawy, jakby się potoczyła historia Lecha Poznań, gdyby trener Skorża w Poznaniu został, chociaż i tak ten sezon no, naprawdę udany, zwłaszcza w europejskich pucharach, w lidze też nie jest źle, ale na ciekawe, co by było, gdyby właśnie Skorża pozostał, zwłaszcza, że tam na początku był kryzys, taka trochę porzucona drużyna, no wiemy, że bardzo trener Skorża, można tak powiedzieć, po piłkarsku rozkochał trochę w sobie zawodników, oni uwierzyli w niego, uwierzyli w jego pomysł na grę, scalili się poza boiskiem, to wszystko wyglądało naprawdę super i też potrzebowali zawodnicy Lecha troszkę czasu jednak, żeby na nowo złapać troszeczkę świeżego powietrza i znowu ruszyć, prawda? Tak to tak, wyglądało. Tak, natomiast tam nie było, znów nie wdając się w szczegóły, nie było innego wyjścia, prawda? I Lech próbował wszystkiego, ale no po prostu w pewnych sytuacjach się nie daje i nie da i po prostu dobrze trafili, moim zdaniem, tak, z Vanden Bromem, mimo tego początku, o którym mówisz, ale jak na taką sytuację kryzysową, na taki pożar, to moim zdaniem on został, trafiono, że tak powiem, z tym środkiem, który miał ten pożar ugasić i myślę, że Lech, jeśli nie popełni błędów z przeszłości, czyli, bo ich sytuacja finansowa w porównaniu z kilkoma innymi klubami w Polsce jest naprawdę dobra, więc jeśli nie popełni tych błędów z przeszłości, z tym trochę takim oszczędzaniem, bojaźnią finansową, tak bym to nazwał, to ja w przyszłym sezonie widzę dwóch głównych kandydatów do Mistrzostwa Polski, Lech i Legia, ponieważ już wracając jeszcze na chwileczkę do Rakowa, no trochę nasz entuzjazm w sensie projektu ostudził sam, tak jak mówiłem, właściciel klubu, który mówił, że teraz będą oszczędniejsze transfery. Ja wczoraj jako pierwsi podaliśmy, że pierwszym wzmocnieniem Rakowa będzie Maxim Dominguez, czyli piłkarz szwajcarski pomocnik, piłkarz Miedzi Legnica. No i też niektóre komentarze były, okej, tych znawców, powiedzmy, ligowych były, że a, dobry zawodnik, w lepszym klubie się jeszcze rozwinie, ale sporo było, no to z Dominguezem chcą Ligę Mistrzów atakować. Oczywiście te okienko mnie też życie nauczyło, że okienko oceniasz nie po pierwszym transferze, a po ostatnim, tak? Natomiast no, jest to emanacja tych słów Michała Świerczewskiego, że teraz piłkarze z kartą na ręku, bo jemu się kończy kontrakt w Miedzi Legnica, nie będzie jakichś wielkich sum transferowych. No i to jest jakby pierwsze potwierdzenie, więc wydaje mi się, że Raków, życząc też wszystkiego dobrego nowemu trenerowi, o którym na pewno więcej dobrych opinii słychać niż złych, ale zawsze, moim zdaniem, asystent będzie ryzykiem. Także gdybyś mnie zapytał o typy, jeśli chodzi o Mistrzostwo Polskie na przyszły sezon, to Raków bym wymienił no, w trzeciej kolejności. Chociaż pamiętamy, jak Joachim Löw przyjmował kadrę Niemiec, no to akurat dla kadry Niemiec dobrze się skończyło. A propos tej właśnie walki o Ligę Mistrzów, tak? Bo kibice czasami wiadomo, że marzą o tym i jakby tutaj transfery i wszystkie ruchy do klubu, wokół klubu gdzieś tam pewnie będą profilowali
z tym wyzwaniem, ale myślę, że spokojnie, tak? No bo wiadomo, że pierwsze miejsce jakby daje gwarancję uczestnictwa w eliminacjach, no ale trudno będzie o te rozgrywki zawalczyć. No bądźmy realistami, bądźmy szczerzy, super będzie, jeżeli Raków po prostu wywalczy awans do europejskich pucharów. Ja już jakby nie klasyfikuję tego, czy to będzie Liga Europy, czy Liga Konferencji, i to przyjmuję, to będzie super sukces. A z tą Ligą Mistrzów to tak, żebyśmy znowu nie narzekali w lipcu, w sierpniu, bo to może się szybko rozstrzygnąć. Słuchaj, zwłaszcza, że wyjeżdżając do studia, gdzieś mignęło mi chyba w pil Kamila Rogulskiego, że w pierwszej rundzie Raków będzie nierozstawiony i że może na przykład trafić na Ferencvaros lub kazachską Astanę. No to już jak na tym etapie, to nie masz jakiejś wyprawy na Wyspę Owcze z całym szacunkiem czy do Liechtensteinu, tylko to zespoły, które też inwestują spore pieniądze, być może nawet większe, nie wiem, teraz budżetowo tak to może wyglądać. Więc tak jak powiedziałeś, no te schodki, to już nie jest tak, że 5 łatwych schodków, a później ściana, tylko ta ściana może wyrosnąć od razu, niestety. Tak, jakby mówimy to z tego względu, żeby nikt od razu Rakowa w wakacje nie pogrzebał, no bo wiadomo, że jakby szanse są małe. Tak mówimy o pozytywnych rzeczach, mówiliśmy o trenerze Skorży, to też myślę kilka słów o Napoli, o Piotrku Zielińskim przede wszystkim, no bo można powiedzieć, że on jakby, nie wiem czy zakończył już, czy to jeszcze będzie trwało, ale no, spełnił jakąś misję, jakiś swój cel w tym klubie, bo wiele lat, 6-7 sezonów w Napoli, różnych sezonów, na początku zawodnik bardziej wchodzący, później zawodnik pierwszego składu, ale gdzieś w cieniu tych największych liderów, Marka Hamsika, Lorenzo Insigne, Mertensa i tak dalej, Arka Milika chociażby i tak dalej, ale ten sezon z Osimhenem, z Kvaratskhelią i właśnie z Zielińskim, myślę, że tutaj tych trzech bohaterów. No i super sukces. 33 lata Neapol czekał na Mistrzostwo Włoch. Już nie będą musieli tylko i wyłącznie nawiązywać kibice Neapolu do czasów Diego Maradony, bo wtedy 2 tytuły, teraz już 3 w historii. No i tak jakby odnotujmy, że też Bartek Bereszyński, Hubert Idasiak, bramkarz, 3., 4. bramkarz Napoli grający w drużynie rezerw, też są wpisani jako właśnie Mistrzowie Włoch. Jesteśmy ciekawi, czy Bartek Bereszyński dostanie jakąś szansę debiutu w barwach Napoli w Serie A, bo jak do tej pory jeszcze bez żadnego występu, kolejek troszkę zostało, ale w każdym razie cieszy nas to, że w wieku 28 lat, no mając już 330 albo nawet więcej meczów na włoskiej ziemi w Serie A, Piotrek Zieliński zdobywa mistrzostwo, no może czuć się tak na włoskiej ziemi piłkarzem spełnionym. No dokładnie, ja też widziałem taki filmik z celebracji tego tytułu i ktoś filmujący wpisał, to nie wojna, to tylko Neapol świętuje mistrzostwa, a tamto niebo, tam na tym niebie nie było już miejsca, bo te race, tak. Te sam pewnie widziałeś. Sylwester w Polsce to nic w porównaniu do tego, co widzieliśmy w Neapolu. No tak, powiem ci tak, ja byłem raz w życiu w Neapolu, też bywałeś pewnie chyba więcej nawet razy, no to obaj wiemy, że pytałem też ludzi, którzy częściej jeżdżą na mecze, nie ma drugiego miejsca na świecie, miasta na świecie, które tak oddycha futbolem jak Neapol. Także fajnie, że im się to w końcu udało, tak jak powiedziałeś, bardzo długi okres oczekiwania, ale no to już to już tak musiało, jak eksplozja Wezuwiusza, prawda? Naprawdę, tak ci przerwę, wszyscy żyją, oddychają Neapolem, Napoli. Tak. Powiem ci, była taka sytuacja, jak byłem tam pierwszy raz, bodaj po kontuzji Arka Milika, tej pierwszej kolana. I tam pisałem taki jakiś większy tekst o samym mieście, o klubie, ale generalnie takie boki tego wyjazdu. No i wspomniałem, że Neapol to jest takie miejsce kontrastów, bo z jednej strony piękne, oddychające futbolem, a z drugiej strony no taki dla Polaka obrazek zaskakujący, no bo bardzo dużo jest tam jednak brudu na ulicach. No jakieś tam arbuzy nadgryzione, papierki po chipsach. Jakby my już ozwyczailiśmy się od takich widoków w Polsce, prawda? No i wspomniałem o tym. Słuchaj, ile ja miałem wiadomości na Facebooku w spamie, chyba z 20 kilka, no totalne wyzwiska, zmieszani mi ci ludzie z botem, znaleźli mnie w ogóle jakoś, tam jakieś Tutto Napoli, te wszystkie mniejsze serwisy, opisały to, że ja opisałem miasto, jakby chyba wtedy zostawiając stosowny komentarz, więc naprawdę tam nie można absolutnie, nawet nie to podnieść ręki na Neapol, tylko nawet wytknąć tego, co tam wtedy goło oko widzi. Mnie słuchy, że też pewna pani z biura prasowego nie była chyba szczęśliwa, tak? Tak, tak, generalnie chyba wszyscy
wszyscy w ogóle mnie znienawidzili po tamtej wizycie. Padało słowo pod twoim adresem, które nie trzeba tłumaczyć, ten bastardo. Tak? Więc rzeczywiście emocje są ogromne, ale tak jak mówimy, no fajnie, że im się w końcu udało i fajnie, że Polak miał w tym bardzo istotny udział. Oby więcej takich historii, no ale o nich pewnie już będziemy mówić w kolejnych odcinkach. Tak, a w ogóle jest też ciekawy wątek przyszłości Piotra Zielińskiego, bo jego kontrakt jeszcze obowiązuje przez jeden sezon. I ja tam, że tak powiem, nadstawiłem ucha, bo słyszałem z włoskich mediów, że faktycznie proponowany jest niższy kontrakt Piotrkowi i okazało się to prawdą, bo myślałem, że to tylko takie włoskie spekulacje. W tym momencie Piotrek zarabia około 3,5 miliona euro za sezon. No i jakby tam w Neapolu jest taka zasada, De Laurentiis, prezydent klubu ma taką zasadę, że tym wiekowym zawodnikom już raczej podwyżek nie proponuje. No i Piotrek jakby wchodzi w ten wiek już seniora, takiego wiekowego zawodnika, Nestora, no bo jednak stażem teraz najdłuższym Piotrek jest w Neapolu. No i faktycznie ma dostać propozycję kontraktu na gorszych warunkach. No i teraz nie wiadomo, co dalej. Czy Neapol sprzeda Piotrka, no bo to będzie jedyna okazja, żeby jakieś godne pieniądze za Piotrka zarobić, czy też Piotrek jednak zdecyduje się przedłużyć umowę na gorszych warunkach, bo jestem w stanie uwierzyć, że on to zrobi, bo on tam się naprawdę dobrze czuje. Mieszka sobie w miejscowości Varcaturo, zawsze mi się to myli, ale chyba Varcaturo, pod Neapolem, tam jakieś 40 kilometrów. Taka bardzo spokojna, kameralna mieścinka, bardzo blisko jest plaża, woda, więc fajnie można spędzić czas. Też wiem od zawodnika, od Piotrka, że tam ma taki względny spokój, bo jednak w centrum, no to trudno wyjść nawet po gazetę, tak? Bo od razu tam kibice oblegają, skutery podjeżdżają, a tam już go znają, to jest nasz chłopak i może sobie funkcjonować spokojnie. No i wiadomo, żona, syn, tam też bardzo fajne zaplecze, bo i basen na podwórku, sąsiedztwo polskie, bo Kamil Glik z rodziną, dwa domy bodajże dalej mieszkają właśnie w tej samej miejscowości, więc jakby Piotrek ceni sobie bardzo taką strefę komfortu, to co sobie już zbudował i myślę, że będzie go ciężko wyrwać z tego, więc jakby to przedłużenie umowy jest bardzo prawdopodobne, no chyba, że pojawi się naprawdę taka oferta od dużego klubu, tak? Mówi się teraz o Liverpoolu. Ja też wiem, że Maurizio Sarri tam wyzwania do Piotrka, to jest trener Lazio, namawia go. Tak patrząc na chwilę obecną, Lazio, zespół, który walczy o mistrzostwo Włoch, no to byłby taki transfer, delikatny koszyk w tył, prawda? Bo jednak nie jest takim potencjałem zespół. Pewnie my jako polscy fani też tutaj wspierający Piotrka byśmy tak to odebrali, że to nie jest taki jakiś duży krok w jego karierze do przodu. No ale jestem ciekawy, czy to będzie pozostanie w Neapolu, czy też jakiś taki duży transfer. Ja bym chętnie zobaczył Piotra gdzieś na przykład, nie wiem, Bayern Monachium, Bundesliga, albo Liverpool, albo taki duży klub, chociaż on akurat, wiem, że Hiszpanię bardziej by preferował. Tak, albo z drugiej strony to, co mówisz, dobrze się czuje we Włoszech, więc o ten transfer nie będzie łatwo. Myślę, że to też u niego już, czy kwestia pieniędzy, nie mam przekonania, natomiast tego projektu, tak, czy tutaj teoretycznie co miał osiągnąć, osiągnął, tak? Oczywiście możesz walczyć o wygranie Ligi Mistrzów i tak dalej, ale to, co powiedziałeś, Sarri, Rzym, też nie najgorsze miasto, więc no, można powiedzieć tak, tylko pozazdrościć wyboru, tak? I wysokości umowy, i miejsca, do którego trafi, no bo nie wiemy, czy to będzie miejsce piękne, ale patrząc na umiejętności i pozycję Piotra w międzynarodowej piłce, to będzie, myślę, że albo dobra decyzja, albo bardzo dobra. I chyba ten moment w karierze, prawda? Bo wydaje się, że to jest taki ten pik Piotrka obecny, ale to jeszcze jakby nie jest erupcja Wezuwiusza, tylko jeszcze czekamy. W każdym razie, jak patrzymy na te poprzednie lata, to jest zawsze ta cegiełka, myślę, systematycznie ustawiana kolejna. To, co ja mówiłem chyba w poprzednim programie, to, co mówił mi Gianfranco Zola, zresztą były piłkarz Napoli. On w tym plecaku, jeszcze z tego plecaka, z talentem wszystkiego jeszcze nie wyciągnął, więc na koniec programu życzymy mu, żeby w kolejnym sezonie tą resztkę, którą jeszcze trzyma, wyciągnął. I tak jak mówił Zola, czasami to jest piłkarz, który od 0 do 10 stać go na grę na 10, często gra na 7, więc życzymy mu w przyszłym sezonie jak najwięcej tych dziesiątek. Pewnie. A my zapewne jeszcze nie o jednym mistrzostwie porozmawiamy, które w tym sezonie wywalczy polski zawodnik gdzieś właśnie na europejskiej zachodniej ziemi. A na dzisiaj bardzo dziękujemy za odcinek. Mateusz Skwirawski i Piotr Koźmiński. Bardzo dziękuję.